Od małżeństwa, które przeglądając swoje zdjęcia z dzieciństwa, odnalazło siebie na jednym zdjęciu, po bezdomnego, który dla mężczyzny, który poczęstował go papierosem, okazał się być no nie mogę Wam teraz powiedzieć historia jest niezwykła, więc zostańcie ze mną do końca i posłuchajcie w całości. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na piątą już część dziesięciu niesamowitych zbiegów okoliczności. A przy okazji chciałbym jeszcze ogłosić, że na mojej stronie, strona warta o której mówiłem wam już we wczorajszym odcinku, którą w jeden wieczór odwiedziliście kilkadziesiąt tysięcy razy, pojawił się pierwszy reklamodawca. A jest nim sklep megakoszulki.pl, gdzie znajdziecie na przykład świetne prezenty pod choinkę. Takie jak modne koszulki, bluzy, kubki i inne z własnymi czy proponowanymi nadrukami. Dodatkowo na hasło Planeta otrzymujecie 10% zniżki na cały asortyment w sklepie. I pamiętajcie, kupując dzisiaj, macie gwarancję dotarcia waszego prezentu jeszcze przed świętami. Więcej szczegółów znajdziecie w opisie pod tym filmem, no i oczywiście na stronie wartej milion. Tymczasem wracamy do dzisiejszego odcinka. Numer 10. Nick i Amy Wheelerowie przygotowywali się właśnie do ślubu, kiedy nagle natrafili na stare zdjęcie z albumu Nika. Nie mogli uwierzyć własnym oczom, ale na zdjęciu zrobionym 20 lat wcześniej, kiedy para de facto się jeszcze nie znała, dziadek Nika uchwycił ich oboje. Mała kilkuletnia Amy bawiła się w piasku ze swoją rodziną kilka metrów za swoim przyszłym mężem. Zdjęcie zostało zrobione w Cornwali, gdzie Nick przyjechał z rodziną na wakacje, a Amy dorastała. Para poznała się dopiero 11 lat po zrobieniu zdjęcia. Numer 9 Pewien użytkownik kredyta przez przypadek wyprał w spodniach parę banknotów jednodolarowych. I to właśnie dzięki tej małej, z pozoru nieuwadze, mężczyzna zdał sobie sprawę, że jeden z nich był podrabiany. Niby nic wielkiego, niby to tylko jeden dolar, ale podrabiana kasa to podrabiana kasa. Gdyby jakiś kasjer zorientował się, że ma do czynienia z fałszywką, chłopak miałby przekichane i musiałby się nieźle tłumaczyć przed policją. Numer 8 Niesamowita historia z początku grudnia tego roku. Weteran wojenny, 36-letni Roy Aspinal, opuszczał właśnie obchody święta pamięci w miejscowości Wigan. Nagle na ulicy dostrzegł bezdomnego mężczyzny, który jak mówi miał coś w sobie, co kazało mu podejść i poczęstować go papierosem. Po krótkiej rozmowie okazało się, że owy bezdomny to 28-letni Billy White. I tutaj uwaga, jego młodszy, rodzony brat, który niemal 30 lat temu zaginął jeszcze jako dziecko. Kiedy tylko prawda wyszła na jaw, bracia popłakali się ze wzruszenia. Starszy brat powiedział: bez swojej rzeczy idziesz ze mną. Mamy tyle lat do nadrobienia. Numer 7. Abraham Lincoln i John Kennedy to dwóch amerykańskich prezydentów, których łączą niezwykłe zbiegi okoliczności. Jak już wspomniałem, obaj panowie pełnili funkcję prezydenta USA. Obaj zostali zabici poprzez strzał w tył głowy, z czego oba wypadki miały miejsce w piątek przed świętami. Obaj mężczyźni mieli czworo dzieci. Obaj mieli przyjaciela o nazwisku Billy Graham. Abraham Lincoln miał sekretarkę o nazwisku John, a John Kennedy miał sekretarkę o nazwisku Lincoln. Zastępcą obu z nich był mężczyzna o nazwisku Johnson. Z tym, że jeden urodził się w 1808 roku, a drugi w 1908 roku. Ciekawe zatem, co wspólnego może mieć np. Andrzej Duda z Bronisławem Komorowskim. Macie jakieś pomysły? Numer 6. Jakie szanse są na takie coś? 30 lat temu, kiedy Aleks i Dona Vucinas żyli jeszcze w innych krajach, długo przed tym, zanim się poznali i pobrali, zostali uchwyceni na jednej fotografii wykonanej w Disneylandzie na Florydzie. Dziewczynka na pierwszym planie to donna. Alex natomiast ukrywa się tuż za panem SMI z Piotrusia Pana. Jak widzicie, kiedy dziewczynka chodziła już o własnych siłach, jej przyszły mąż siedział jeszcze w dziecięcym wózku. Numer 5. Wierzycie w reinkarnację lub inne tego typu rzeczy? Założyciel znanej na całym świecie marki Ferrari, Enzo Ferrari, zmarł 14 sierpnia 1988 roku. Zaledwie dwa miesiące później. 15 października 1988 roku na świat przyszedł światowej sławy piłkarz Mesut Ozil. Dostrzegacie podobieństwo? Przecież to ten sam mężczyzna. Pobalował tylko przez dwa miesiące w niebie, pewnie zafundował Jezusowi najnowsze Ferrari, a ten w ramach wdzięczności puścił go z powrotem na ziemię. Numer 4 Zdarzyło wam się kiedyś, że robiąc zakupy w sklepie, kwota na paragonie wyszła wam bardzo okrągła, na przykład równo 20 zł za kilka różnych produktów? Czuliście się wtedy jakbyście wygrali na loterii? To patrzcie co przytrafiło się pewnemu internaucie rachunek opiewający na kwotę 11 111 jakiejś tam waluty. No to puszczać kupon w lot to po takim czymś, czy nie puszczać. Numer 3. W 2003 roku 67-letnia Doroty Fletcher nieoczekiwanie dostała ataku serca podczas lotu na Florydę na wesele swojej córki. Wtedy ktoś zawołał, czy jest na pokładzie lekarz. Nagle z miejsc wstało i podeszło do kobiety aż 15 pasażerów. Tak, wszyscy z nich okazali się być lekarzami, ale to nie wszystko. Każdy jeden specjalizował się w chorobach serca. Akurat los tak chciał, że wszyscy lecieli na konferencję kardiologów do Orlando. Numer 2. Pewien murzyn, przepraszam, afroamerykanin, no po prostu czarny, stawił na swojego Twittera screen ekranu, jaki zaskoczył go pewnego razu, chcąc zalogować się do aplikacji Origin. Jako kod zabezpieczenia CAPTCHA, generowany całkowicie losowo do przepisania przez użytkownika, wyskoczyło mu słowo Niggers, czyli czarnuchy. Widzicie, w dzisiejszych czasach nawet całkowicie przypadkowe algorytmy potrafią być rasistowskie. Numer 1. I na koniec taka krótka historyjka. W 1990 roku 15-letni chłopiec z miejscowości Flintshire w Wali podchodził właśnie do ważnego szkolnego egzaminu, coś na wzór gimnazjalnego. Chłopak nazywał się James Bond. A teraz zgadnijcie, jaki numer widniał na jego karcie egzaminacyjnej. Dokładnie, było to 007. Ok, i tym sekretnym, jak współpraca bolka akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich, między innymi 10 przykładów, jak producenci żywności nas oszukują, część trzecia. Jeśli są tu jacyś nowi widzowie, tradycyjnie zapraszam was na moje inne kanały, które prowadzę na YouTube, wyświetlają się właśnie na ekranie, jak również mój prywatny Instagram oraz oficjalny sklep z koszulkami. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia już jutro, cześć!